Jesteśmy tutaj, by otworzyć nasze serca, by się spotkać, by się pomodlić, by powiedzieć, że tak jak On dał świadectwo, tak my dziś dajemy świadectwo. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek ataków na świętość papieża Jana Pawła II. Nie zgadzamy się na falę agresji wymierzoną w osobę, dzieło, wielkość i świętość Jana Pawła II. Ataki te bazują na kłamstwie, manipulacji i preparowaniu fałszywych dowodów, które to metody stosowały już służby komunistyczne, aby zniszczyć autorytet papieża Jana Pawła II. Był czas w moim życiu, że nie byłam zwolenniczką w pełni nauczania Jana Pawła II, ale dojrzałam, nawróciłam się do końca. Jest to pewnego rodzaju wynagrodzenie i chcę powiedzieć, że Pan Bóg wiedział, co robi, sprawiając to, że został wybrany na papieża. Najbardziej mi szkoda młodych, że po prostu nie pamiętają tych słów Ojca Świętego i dają się w szkołach, w tych mediach bałamucić, nie wiem. No jak teraz wychodzi, tak na przykład w przypadku księdza Sługi Bożego, księdza Blaszyńskiego, kto to wszystko robi.